Odebrał mi córkę. Spaczył jej wspomnienia i umysł. Nie widziałam jej od ponad 3 lat. Wzbogaciliśmy się ucząc innych, jak stworzyć piękny i zdrowy związek. Wszystko układało się dobrze, ale brakowało mi prawdziwej miłości. Wy też możecie mieć harmonijny związek. Znalazłam ludzi, którzy mnie rozumieją, którym mogę ufać. W grupie było 38 000 osób. To historia miłości. Pytali, czy jestem gotowa na miłość swojego życia. Ich misja nie ma nic wspólnego z miłością. Chodzi o kontrolę. Puszczamy farbę. To bez znaczenia, bo jesteście bliźniaczymi płomieniami. Jeff nauczył nas zabiegania o bliźniacze płomienie, za wszelką cenę. Gdy powiedziałam, co czuję, zrugali mnie. Kłamczucha! Angie łże! Cholerna kłamczuszka! Wszyscy w swoim rdzeniu jesteśmy kobiecy lub męscy. Podważyłam słowa Jeffa. Odpowiedział, jak śmiesz wątpić w swojego Boga? Milcz, teraz mówi mężczyzna. Obraz Jezusa tak naprawdę przedstawia mnie. Proszę was o coś szalonego, żebyście nieśli moje boskie światło, a wy to robicie. Jak wielką władzę dałam tym ludziom. Porzuć iluzję, pojmij, że jesteś mężczyzną. Nie poznawałam samej siebie. Zmuszono nas do wielu zmian. Zaczęłam płakać, bo czułam, że to będzie nasza ostatnia rozmowa. Odebrał mi córkę. Jeśli ktoś powinien się bać, to tylko on. Nigdy nie przestanę walczyć o siostrę. O rany. Teraz to dopiero puścimy farbę.